Cześć, w moim życiu zaszły bardzo duże zmiany i najważniejsza kwestia jest taka, że jestem obecnie bez pracy. Musiałem podjąć decyzję, czy chcę robić w to, co wierzę i co kocham, czy może pozostać w pracy, która dawała mi realne dochody, którą lubiłem i w której byłem bardzo dobry. Wsłuchałem się w siebie i podjąłem decyzję, która na zawsze może zmienić moje życie. Przed nikim nie klękaj, nie wyrządzaj krzywdy. Gdy prawdy będziesz bliski, to pojawią się blizny. Tematem substancji psychoaktywnych na poważnie interesuję się od 7 lat. W tym czasie na Uniwersytecie Warszawskim obroniłem pracę magisterską pod tytułem Unia Europejska wobec problemu narkotykowego. Wybrane aspekty. Pisząc tą pracę odkryłem, jak niewiele jest rzeczowych źródeł w języku polskim na temat narkotyków. Większość to są po prostu propagandowe brednie. Wtedy też zapragnąłem dzielić się moją wiedzą z innymi i założyć kanał Wiem co ćpiem, który będzie wolny od stereotypów i który będzie prezentował rzeczowe informacje na temat substancji psychoaktywnych. Tak naprawdę pierwsze filmy nagrałem już na początku, pierwsze próbne filmy nagrałem na początku maja 2015 roku. 2 lata jednak zajęło mi dojrzewanie do tej decyzji i przekonanie siebie samego, że warto ryzykować moje całe dotychczasowe życie dla tej idei. Już zakładając kanał, wiedziałem, że może mieć to wpływ na moją karierę zawodową, że może mi zamknąć drogi w niektórych firmach. Tak naprawdę czułem się dość bezpiecznie, bo przez ostatnie 4 lata to, co robiłem, byłem w tym bardzo dobry i, no i miałem taką ugruntowaną pozycję. Dlatego też zaryzykowałem i postanowiłem założyć ten kanał. Jednakże przez jakieś tam 8 miesięcy był on dość niszowy i docierał tak naprawdę do wąskiej grupy osób, która specjalnie go wyszukała. Tak naprawdę sporo zmieniło się ostatnio we wrześniu i to, co mnie bardzo cieszyło, że na przykład kanał był na 6. miejscu w Polsce pod względem dziennego przyrostu subskrybentów, tak naprawdę sprowadziło na mnie problemy i musiałem podjąć pewne decyzje, które zaważą na całym moim życiu. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko i we wtorek zostałem wezwany przez moich przełożonych, gdzie dowiedziałem się, że kanał obecnie jest zbyt popularny, że byli oni ostatnio na spotkaniu ze swoimi przyjaciółmi, gdzie temat w pewnym momencie zszedł na mój kanał i okazało się, że ich znajomi znają moje filmy i część z nich ma nieprzychylne opinie, no bo wszak to jest temat o narkotykach, kanał o narkotykach. I to mogą oglądać ich dzieci. Nikt nie będzie oczywiście wnikał, że 82% moich widzów to są ludzie w wieku 18-35 lat. Niepełnoletnich jest tylko 4%. No ale kto to będzie analizował? I tak naprawdę okazało się, że ze względu na to, że niektóre firmy, z którymi współpracujemy, mogą powiązać moją osobę z firmą, dla której pracuję, tak naprawdę obawiają się oni, że mogą utracić klientów. Bo oczywiście nikt nie będzie analizował, że to jest kanał o redukcji szkód, jakie ja mam poglądy, jak to wszystko wygląda. Bardziej będzie prosty schemat. Narkotyki równa się zło. Dostałem więc ultimatum, że jeżeli chcę zachować swoją pracę, to tak naprawdę powinienem albo skasować kanał, albo przynajmniej usunąć filmy, w których mówię, że coś przyjmowałem, albo pokazuję jakieś substancje psychoaktywne. Na oko jest to około 80% moich filmów, więc kanał tak naprawdę by przestał istnieć i dali mi jedynie 2 dni na podjęcie decyzji. Przez te 2 dni starałem się wsłuchać siebie i odkryć, czego tak naprawdę wewnętrznie pragnę. I fascynujące, ale w tym wszystkim pomogły mi karty Osho Zen Tarot. Mówiłem wam już kiedyś, że pomagałem wielokrotnie moim znajomym czy przyjaciołom zastanowić się nad różnymi kwestiami przy pomocy kart Dixit. Była to forma takiej gry psychologicznej bardziej niż wróżenie. I na jednej z tych moich ceremonii wpadły w moje ręce właśnie karty Osho Zen Tarot. Rozmawiałem o tym z moim przyjacielem i tak naprawdę na kilka dni przed decyzją moich przełożonych przyszedł do mnie kurier. Dostałem od niego w prezencie te karty. Nie miałem czasu wtedy ich rozłożyć ani nawet na nie spojrzeć. I myślę, że tak naprawdę czekały na ten idealny moment. Rozłożyłem więc je sobie i powiem wam, że było to naprawdę magiczne doświadczenie. Długo by tutaj opowiadać, ale odkryłem dzięki nim, że to, czego naprawdę pragnę, to jest prawdziwa przemiana, że warto jest zaufać sobie i pójść w nieznane, że to wszystko, co zacząłem, nabrało już takiej intensywności, że powinienem w pełni oddać się tylko totalnie temu jednemu zadaniu i tak naprawdę cały czas brać także z wami w tym udział, bo to, że was poznałem wszystkich, to jest tylko dlatego i wyłącznie, że założyłem ten kanał i
tak naprawdę w styczniu jeszcze byłem przekonany, że jestem odosobniony ze swoimi poglądami. Teraz na YouTubie jest nas ponad 19 tysięcy osób. Na Facebooku prawie 10 tysięcy. W samym tylko wrześniu z ponad setką was, z grubo ponad setką, prowadziłem bezpośrednie konwersacje na Facebooku. Dzięki wam dowiedziałem się, że często byłem w stanie wam pomóc w jakichś kwestiach, czy wpłynąłem pozytywnie na wasze życie. I tak naprawdę wy także byliście dla mnie olbrzymim wsparciem, szczególnie w momencie, kiedy pojawili się pierwsi hejterzy. Wasze miłe słowa, wsparcie i motywacja do dalszego działania była dla mnie szczególnie istotna. W czwartek przekazałem decyzję moim przełożonym, że nie zamykam kanału oraz nie zgadzam się na żadną cenzurę. Dali oni sobie czas do poniedziałku na podjęcie ostatecznej decyzji i tego dnia otrzymałem wypowiedzenie umowy o współpracy z trybem natychmiastowym z powodu pana działania na szkodę spółki, prowadzenia bloga oraz profili na portalach internetowych pod nazwą Wiem.pm i niezaprzestania tych działań mimo wezwania ze strony spółki. Nasza współpraca przez ostatnie lata przebiegała bardzo pomyślnie i z korzyścią dla współpracy dla tej firmy. Okazało się jednak, że strach przed współpracą z człowiekiem, który mówi w internecie o narkotykach, okazał się silniejszy i tak naprawdę żadnej szkody oczywiście nie wyrządziłem. Istniało tutaj jedynie ryzyko, że część kontrahentów ze względu na mnie, na to, że mam ten kanał na YouTubie, mogłaby zrezygnować ze współpracy z tą spółką. Gdzieś tam rozumiem motywację firmy, jednakże wszystko to postawiło mnie w bardzo złej sytuacji, gdyż współpracowaliśmy jako firma i w momencie, kiedy było rozwiązanie z trybem natychmiastowym, tak naprawdę w ostatnich dniach września musiałem zawiesić swoją działalność. No i teraz, nie mając żadnej poduszki bezpieczeństwa, żadnego okresu wypowiedzenia, czy właśnie kwoty, którą bym za to otrzymał, stoję przed nowymi wyzwaniami w moim życiu. Tamta praca to był mój zawód. Byłem w niej bardzo dobry, a także dawała mi dobre dochody. Czuję jednak, że ten kanał to jest takie moje ikigai. Coś, w co kocham, w czym jestem dobry, czego świat potrzebuje, a także z czego mam nadzieję będę w stanie się utrzymać. Czuję także, że wszystko to, co robiłem w przeszłości, przynosi rezultaty tu i teraz. Niewiele osób wie, ale w 2006-2007 roku byłem jednym z pierwszych youtuberów. Tworzyłem wtedy kompilacje filmów na YouTubie, filmów z liceum. Niektóre miały nawet po 2 miliony wyświetleń. Tworzyłem także vlogi, gdzie komentowałem rzeczywistość, czy takie programy jak Big Brother 4. Moje konto zostało usunięte ze względu na brak praw do muzyki. Było to chwilę przed tym, jak YouTube rozluźnił swoje zasady i dawał tak naprawdę zarabiać na tych filmach, gdzie nie miało się praw tym, którzy mieli te prawa. Myślę, że dobrze się stało, że zniknąłem 10 lat temu i wracam teraz w momencie, kiedy mam coś do powiedzenia, kiedy chcę dokonać realnej zmiany, a nie tworzyć tylko takie bla 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 na YouTubie. Samo to, że skończyłem też dodatkowo specjalizację pedagogiczną podczas moich studiów i mam prawo do nauczania WOS-u i historii w szkołach, myślę, że także jest w stanie mi pomóc w tworzeniu edukacyjnych filmów na temat dragów. Wszystko jest po coś. To, co jest dla mnie szczególnie ważne, to to, że w przypadku substancji psychoaktywnych nie ma miejsca na błędy. A brak dostępu do rzeczowych informacji w tym zakresie może często kosztować życie. I tutaj represyjna polityka państwa, która karze zwykłych użytkowników za posiadanie niewielkich ilości substancji psychoaktywnych na własny użytek, nie zdała egzaminu i zniszczyła życie wielu z nas. Ludzie przyjmowali, przyjmują i będą przyjmować substancje psychoaktywne niezależnie od tego, jak wysokie będą kary. To, na czym powinniśmy się skupić, to zapewnić im dostęp do rzeczowych informacji w tym zakresie, aby wiedzieli, jak robić to bezpieczniej. W ten sposób jesteśmy w stanie często nawet ocalić ludzkie życie. I wierzę, że wspólnie z wami jestem w stanie zmienić świat, stworzyć coś niezwykłego, odczarować wizerunek użytkownika substancji psychoaktywnych i przyczynić się do zmiany błędnego prawa, jakie mamy w Polsce. Pozostają jednak jeszcze tak przyjemne kwestie jak pieniądze, które są mi potrzebne na opłacenie podstawowych rachunków, no i na rozwój kanału. I mam tutaj dwie możliwości. Mogę zacząć szukać pracy, w której nikomu nie będzie przeszkadzało to, że prowadzę taki kanał, lub mogę w pełni oddać się tworzeniu materiałów dla was. No i tutaj pojawiają się trudności, bo przy większości moich filmów YouTube nie wyświetla reklam. Tak naprawdę za każdym razem blokują mi, że nie są one odpowiednie, moje filmy, dla wszystkich reklamodawców. Za każdym razem oczywiście się odwołuję. Przy większości moich odwołań jednak decyzja jest negatywna. To jest o tyle jeszcze problematyczne, że w momencie, kiedy nie ma reklam przy filmach, YouTube nie promuje tych filmów, co zmniejsza też moje zasięgi i dotarcie do innych osób. Przez te 9 miesięcy na reklamach zarobiłem dzięki temu, przez to może, zarobiłem $36. Nie jest więc to kwota, za którą mógłbym żyć.
Drugą kwestią jest oczywiście pozyskanie sponsorów. I oczywiście mam tutaj ograniczone pole w porównaniu ze standardowymi youtuberami. Ciężko mi sobie wyobrazić, że jakieś kluczowe firmy się do mnie odezwą, choć na przykład z taką Coca-Colą mam chociaż punkt zaczepienia, no bo jednym ze składników, które zaważyło popularności tego napoju, są liście koki. No ale mimo to wątpię, że jakaś standardowa firma będzie chciała wspierać ten kanał, więc tak naprawdę o wsparcie musiałbym się upomnieć do firm z naszej branży. Będzie to jednak długotrwały proces, a poza tym chciałbym móc polecać wam jedynie produkty, które naprawdę czuję i też nie epatować w swoim kanale jakimiś produktami, bo chciałbym być tylko i wyłącznie dla was. Jak widzicie, moim marzeniem jest praca wyłącznie dla was i dzięki niej będę mógł tworzyć nie jeden czy dwa filmy w miesiącu, a przynajmniej jeden tygodniowo. Nie będę musiał też ich cenzurować w obawy przed utratą pracy, a jedynie skupić się na waszych potrzebach i oczekiwaniach. Wierzę, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć wiele, dlatego też założyłem Patronite. Ustawiłem tam oczywiście różne progi wsparcia, tak żeby każdy z was mógł znaleźć taki, na które w danym momencie może sobie pozwolić. Za każdy z nich są też odpowiednie nagrody. I tutaj myślę, że jedną z najfajniejszych jest tak naprawdę dostęp do tajnej grupy na Facebooku, którą chciałem już założyć od dawna. Będziemy mogli tam się poznać lepiej, a także wymieniać w bardziej prywatnym gronie różnymi informacjami. Oczywiście musiałem ustawić te progi nagrody. Nie mam wiele, więc to, co mogłem najbardziej ofiarować, to po prostu swój czas. I nie oznacza to oczywiście, że wszyscy inni, którzy nie wesprą kanału, będą przeze mnie olewani. Bardziej chodzi o to, że osoby z Patronite'a będą traktowani priorytetowo, no bo coś za coś, wspieracie ten kanał, więc ja też muszę dać coś więcej od siebie. Pierwszym celem jest kwota 2000 zł, która pozwoli mi na opłacenie podstawowych rachunków za mieszkanie, internet, telefon czy za jedzenie. Będzie to degradacja w moich dochodach, jednakże taka kwota pozwoli mi się utrzymać przez najbliższe miesiące. No i tak, słuchajcie, pochodzę z rodziny, w której nigdy się nie przelewało. Tak naprawdę od 18 roku życia pracuję i utrzymuję się samemu. I były okresy w moim życiu, że zarabiałem mało, były okresy, że zarabiałem bardzo dużo. Więc jestem w stanie i jestem gotowy pogodzić się z obniżeniem mojego standardu życia tylko i wyłącznie po to, aby robić to, co uważam za słuszne. Jeżeli chciałbyś wspólnie ze mną budować tę społeczność i działać dla racjonalnej polityki narkotykowej w Polsce, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostaniesz moim patronem, a dzięki tobie będę mógł poświęcić całe moje życie wypełnianiu tej misji. Z góry wielkie dzięki, jesteś mega! A, i pewnie jesteś ciekawy, co z tą policją. No już od jakiegoś czasu chciałem wam opowiedzieć, gdyż w pewne sobotnie popołudnie zapukało do mnie dwóch policjantów. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak mocno się spiąłem i jaką miałem minę otwierając drzwi. Okazało się jednak, że nie przyszli po mnie, nie szukają mnie, a jedynie właściciela mojego mieszkania. Widać było jednak, że się spiąłem i wiedząc, że dziwne zachowanie jest często przyczyną do zainteresowania się moją osobą, zagrałem osobę, która po prostu bardzo się przejęła tym, że wynajmuje mieszkanie od jakiegoś bandziora. Czy to jest jakiś zły człowiek? Co on zrobił? Ja nic nie widziałem, ja go nigdy w życiu nie widziałem. Matko Boska, co się dzieje? Zagrałem po prostu przestraszonego człowieka tym, że wynajmuje mieszkanie od jakiegoś złego typa. Tak naprawdę okazało się, że po prostu szukają oni mojego właściciela mieszkania jako świadka do jakiejś tam sprawy. Prosili mnie o telefon czy ustalenie jakiegoś adresu jego zamieszkania. Ja tego nie znałem, więc po prostu wzięli ode mnie telefon, moje dane. No niestety policja już ma moje dane. A także ja po prostu przekazałem informacje, a także kontakt do pana policjanta, właścicielowi mojego mieszkania. No i dalej sprawa toczyła się już swoim torem. Tak naprawdę ta cała sytuacja spowodowała, że po prostu kolejny raz, jeżeli zapukają do mnie policjanci, no już będę wiedział trochę, jak się zachować. Już przeżyłem swoje, przemyślałem, czy to już teraz, czy to naprawdę, kurna, całe życie mi się zawali, bo jednak po mnie przyszli. No, takie życie. Hej, trzymajcie się.